Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii z nagraniem w Mass Effect 3, edycja legendarna. Słuchajcie, w odcinku poprzednim byliśmy w klasztorze Adlatiakshi, gdzie spotkaliśmy Samarę, którą udało nam się ocalić wraz z jedną z jej córek. Dobra, gdzie jest Adams? Tu jesteś. Commander, remember the problem I mentioned about a core overload possibly venting into the engineering compartment? Daniels, Donnelly, Edie, and I have been brainstorming and comparing notes. You see, the venting occurs when IES sinks are in a back cycle. At the same moment, the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic. What Kenneth means to say is that we're pretty sure we can make the system safer. We just need a GX-12 thermal pipe. Unfortunately, we're cut off from Alliance supply chains. Could you keep an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs right here. I'll look for one next time we go to the Citadel. Thanks, Commander. Z całą pewnością warto to zrobić, to jest drobnostka naprawdę. A mimo wszystko może rozwiązać wiele problemów. Tak czy tak, słuchajcie, w tym odcinku zajmiemy się jeszcze misjami pobocznymi. O, proszę. Od Javika wiadomość. Jak najbardziej, niech sobie wyjdzie. Odciął Asari gotowy. Świetnie. Znów od Samary. Mail, bardzo się cieszę. Też od Karusa. Niech będzie. Jeff wychodzi ta emotka jako podpis. No niech będzie. O, i jesteś od Mirandy. Słuchajcie, warto spotykać się na Cytadeli z Mirandą. Możliwie jak najszybciej, tak? Ponieważ to tylko nam w dalszej perspektywie zaprocentuje. I teraz już wiemy, że dobrym pomysłem byłoby właśnie wybranie się i porozmawianie na Cytadeli z Mirandą, jednakże tego jeszcze robić nie będę, ale muszę znaleźć gdzieś stację paliw, ponieważ tego mamy bardzo mało. Nimbus, Pustkowia Minosa i Smart, nie wiem czy nie było czegoś w basenie Anno, albo na terenie Małpiej Grani. Najpierw to poszukamy. Niestety tych układów trzeba mieć łeb jak sklep i pamiętać co gdzie jest. Ja lecę często gęsto mocno na czuja i też no nie pamiętam takich pierdół gdzie jest poszczególna stacja paliw, bo to po prostu jest, no umówmy się, niepotrzebne, tak, ale pod kątem eksploru, no mieć to musimy ogarnięte. Pustkowia Minosa, odszukaj byłych naukowców. To się zrobi. Tutaj sprawdźmy jeszcze układy. Próg Walhalli. To trzeba będzie odwiedzić. Chyba, że tu już byliśmy, ale to sobie sprawdzimy przy najbliższej okazji. I później będziemy musieli powoli, aczkolwiek sumiennie lecieć na spotkanie z Asari. Także będzie to dla nas dość istotne. Może z Asari, przepraszam was, z Quarianami oczywiście. No dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Na Ada. Niech będzie. No i to byśmy tutaj odrobinie paliwa nie dolecieli, umówmy się. Bylibyśmy zawróceni mniej więcej tutaj, oczywiście. A tak na spokojnie. Planeta Gelix. I myślę, że będziemy lądować. A przy okazji trzeba zmienić kubrak Kaidanowi, bo ma taki, wiecie, najbardziej podstawowy z podstawowych. O tym zapomniałem. No już ten może być, niech będzie. Takie trochę bardziej czanki, ale czemu by nie? Weźmy Liarę. Weźmy też w sumie Kaidana. I lecimy. Oczywiście sobie zmienię bramki jeszcze odpowiednio. Tak, ponieważ no mimo wszystko te bronie to nie są moje bronie pierwszego wyboru. W sumie może być Claymore, czemu nie? A tutaj z braku laku szerszeń. I będę zadowolony.
Zatwierdźmy i awans dajmy na bicz na początek. I trwałe obrażenia, czemu by nie? To zobacz, mamy już pełen pasek idealisty, w związku z tym możemy skupić się na opcjach renegata. Ja to oczywiście bardzo chętnie będę robić. To pójdziemy w zastój. A amunicja może być zawsze kiedy indziej. What's the word? Do we know how long these scientists have been holed up out here? Our intel is minimal. Sir, I'm picking up chatter from a Cerberus squad engaging the supply depot. Engaging the scientists? And if I'm reading it right, sounds like more troops are on the way. Okay, set us down then get out of here. I need these scientists alive. Oj, dostał Jacob Salceson. To nie mogło być przyjemne. Ale fajnie zobaczyć kolejną znaną twarz. Zwróćcie uwagę, że teraz Jacob, który był kreowany w dwójce na dość nudną postać, otrzymał naprawdę zapowiadającą się przynajmniej ciekawszą misję. Bo nie oszukujmy się, Jacob w dwójce był naprawdę stosunkowo nudny. Zbyt wielkich notowań w community Mass Effecta nie miał. Ale no jednak dobrze jest go teraz widzieć, tak? Myślę, że w dwójce, gdy postać Jacoba była tworzona, został zrobiony trochę zbyt asekuracyjnie, niestety. Przez co stracił naprawdę dużo. Przepatrz, szarżuj. No i tak ma być. A tam plan. Nie będziemy się bawić, szpelacz. No, chyba że w ten sposób może. Też pytanie do was brzmi, co ogólnie myślicie o Jacobie? Czy w waszym przekonaniu on zyskał więcej w trójce, czy dalej jest taki no mech po prostu? Dobra, odszukaj żyjących. No tutaj mam się Jacoba w pobliżu. Myślę, ten dziadek leży. No witam cię, panie. Jacob. How bad? I'll live. I think. This is Commander Shepard of the Alliance. The enemy is clear for now. Open the door. Is Jacob there? It's okay, Bryn. Jacob. Oh my god. I'm all right. The others didn't make it. What are you doing here? I'm supposed to be protecting these people from the elusive man and his attack dogs. Are they gone? For now, but they'll be back. Sure you're okay? Yeah, I'll walk it off. Save my life one more time and I'll start owing you. This one's on the house. Hey, yo. Good to see you too. Thanks, and you as well. Shepard, this is Dr. Bryn Cole. She's in charge here. Tell me what's going on. Intel says you're Cerberus. We're all ex-Cerberus. Scientists, mostly. Civilians? Call us refugees. If we hadn't run, we'd be dead.
The elusive man doesn't mess around. If he can't control it, he'll destroy it. The brain trust here has to be a significant loss for him. You had to know they were going to find you. It's a pretty smart bunch. We covered our bases. But the elusive man is one tenacious bastard. Time to evacuate. Agreed. Just need to get the AA guns on the roof back online. Cerberus is jamming them somehow. With those guns down, Cerberus will just blow our escape shuttles out of the sky. Might be the network, Link. I'll check and meet you upstairs. Jacob, you should get that wound looked at. I'm good. I mean, I will. Commander, I should see to my people. Join me upstairs when you can. You know this Jacob guy? Another ex. No, tak się składa. He worked with me to stop the Collector. Your partner was brave. He wouldn't want you to crumble like this. Aj, dam proszę cię, wyluzuj. Jakob jest spoko pod posadą. Zresztą swoje za uszami, panie, a jeszcze ty będziesz męcić. Dobra, przebijajmy się dalej. O proszę, nasz dawny znajomy. Commander Shepard, Dr. Gavin Archer, we met on Project Overlord. That's one way of putting it. Yes. Well, I've tried putting all that behind me. What are you doing here? I strayed too far from the path. This was my only refuge. As a boy, I wanted to be a scientist remembered for doing right by the world, curing a disease or discovering a new element. Not a monster who tortured his own brother. What did you say to the elusive man? I told him if his intention was to work with the devil, he only had to look in the mirror. I wanted out of his nightmare. He just let you go? If it had been that easy, I wouldn't be hiding here. Every Cerberus soldier in the galaxy has orders to shoot me on sight. What happened to Project Overlord? I recommended we shut it down, but the elusive man insisted otherwise. I had no choice but to stay on. I couldn't leave my brother alone, so I continued our research with the Geth. You mean you kept torturing him? Eventually he learned to control his emotions, for the most part. Then one day he simply stopped responding. His vitals were strong, but his mind, I think he lost the will to live. So what did you do? The only thing I could. I ended his misery. My only salvation left in this life is hoping the research proves useful against the Geth. I have to go. And I'm not even going to pretend it was good to see you again. I understand. But Commander, I know leaving my brother behind wasn't an easy choice, but some good can come from what he endured. This is everything our experiments taught us about controlling the Geth. I pray you'll find it useful. Ach, no chociaż tyle. Nie jestem oczywiście dumny z tego, co robił Archer po swemu bratu, ale no... Kurczę, ważne, że chociaż przerwał, tak? Że w końcu ogarnął... Nie no, to już idzie za daleko, trzeba z tym skończyć. I've already dropped one box. My hands were shaking so hard. We're going to make it. What's the status of the guns? Still waiting. I have my best people on it. How many scientists are here? 43, plus research assistants. How did you maintain secrecy with that many? When you fear for your life, there's a lot you can do. Bryn, I can't possibly dismantle the genetic amplification components in time. I'm sorry, Dr. Boehner. It's important work, but right now you need to tend to your family. Wait, there are families here? Children? You've gotta be kidding. Chyba są ci plus asystenci. This escape will have to be carefully executed. I'd hoped. We tried so hard to make sure it wouldn't come to this. What's the news? Can't tell. Only know I can't fix it from here. I'm going to the roof. Cerberus landed a shuttle there a couple minutes ago. You in? Jacob, you're injured. I'll fix the guns. No way. These are my people. I'm going. Just because you survived one suicide mission doesn't mean you get two. Fine. But I'm gonna talk you through it from here. Cerberus is probably jamming the satellite link. Radio me when you found the controls and I'll give you the override code.
Will do. No dobra, ruszajmy więc. Pomówmy jeszcze może z Bryn. Dr. Cole? Got a moment? Of course. What's your relationship with Jacob? We went through a lot together. An old colleague of his introduced us. Through Jacob's eyes, I started to recognize what the elusive man had become. I guess I was so in love with my work that I refused to see the obvious. Its sponsor had become corrupt. I get that. That's why it's important to have good people around you. I don't know what we would have done without him. What kind of work did you do for Cerberus? Until the elusive man became preoccupied with the collectors, I worked in physics. It was a researcher's paradise. I had access to cutting-edge tech and all the personnel I needed. The elusive man spares no expense for technical perfection. That technical perfection's almost killed me a few times. It also saved your life. Strange to think about, I would imagine. Maybe. But then, life is full of uncomfortable ironies. Isn't everyone's? So what's this work of yours that Cerberus wants so bad? It's based on tech gathered from the collectors. In essence, it involves dissecting Reaper-to-Collector communications. Dr. Horace Armstrong and I were working on a practical human application. An implant of sorts. Once he'd completed his component and moved on to less valuable work, he disappeared. Thanks, Dr. Cole. I'll let you get on with the packing. Thank you again for everything you're doing for us. No dobra, trochę pomówiliśmy z Bryn. Mam dziwne wrażenie, że dawną znajomą jest Miranda, oczywiście. Some kind of poison. Tailored to Turians. Dobra, mamy kolejne rzeczy znalezione. To się na pewno przyda. Datapad. A to jakaś brońka może leży czy coś. No, mimo wszystko chyba cieszą się, że jest tutaj Shepard. Przynajmniej ja bym się cieszył, bo to jest raczej no gwarancja bezpieczeństwa, tak? Jeszcze popatrzmy, czy coś tu będzie. Naprawdę, wolę mocno walnąć się w eksplod zanim... Aha. Przejdę dalej, no dobra. Kurczę. Gdzie co sobie zrobimy cięcie w tym układzie? Ja to jeszcze chcę wrócić na dół. Myślę, że mogę spokojnie jeszcze pójść, ale okazuje się, że jednak nie. Moi drodzy, witam was po cięciu. Jak widzicie, jesteśmy przed wejściem do tamtego rejonu, gdzie byśmy mieli kontynuację misji. Tymczasem weźmy sobie tutaj jeszcze i zobaczmy, co tutaj mamy. Jakaś brońka, oczywiście jest Jacob, z którym chcę porozmawiać. Ale może to będą jeszcze jakieś bonusy, mówiąc najprościej, tak? Zobaczmy, Jacob. Hey, you okay? Have you been? Give us a minute. This is crazy. I didn't think I'd ever see you again. I know the feeling. So how'd you become a gun for hire? Long story. It was an opportunity I couldn't resist for people I came to care about. You seem good. You look good. These are great people. Defending their ideals? I like it. I think I found what I'm meant to do. You still think about what happened to your dad? Haunts me more like. How long have you known Brit? We met through a mutual friend in the Mumbai cell. Guess I've known her for a year. We had a lot in common. Then she came to me about her missing colleagues. Asked for my protection, my help finding a place to run to. How could I say no? Who is she to you? We're together. And you run this enclave with her? You settling down, Jacob? Yeah, maybe. It's just, if these are our final days, I want to spend them protecting these people. Building a life, whatever's left of it. What's the story, Jacob? Why are you working at a place like this? After we got back, well, things look different when you come back from a suicide mission alive. So I quit Cerberus, I quit everything. And sat by the Mediterranean for a while. That's when I lost track of you. And what did all that fresh air and meditation teach you? That what I choose to fight for better mean something to me. That it comes from the heart. We could sure use you. It's real tempting, Shepard, but I like where I'm at. I'm important to these people. I want a life. I want a family.
Sure, I get that. No, Shepard. The Normandy's your real love. Doesn't mean I don't want to say to hell with it sometimes. But you won't. You can't. Anything on Cerberus I should know about? The elusive man became obsessed with indoctrination. I know that. You ever wonder how it all went wrong? I mean, was I blind? I remember him being an idealist. How come I couldn't see the evil? Don't beat yourself up. And if you ever get that crystal ball working, give me a heads up, because I'd love to know how this all plays out. Right. I should focus on getting these people out of here. You bet. Let's get to it. No dobra, słuchajcie, oczywiście w tym odcinku sobie tą misję zakończymy. Zwłaszcza, że to cięcie na chwilkę trwało i nie jestem do końca pewien jak długo. Więc też nie chcę wrzucać na YouTube 15 minutówki, tak? Chyba oczywista oczywistość, więc zrobimy sobie ten odcinek troszkę dłuższy, ale za to myślę, że po dość długiej serii tych odcinków krótszych jak najbardziej jest to dobry pomysł. No i proszę bardzo. M6 Cat. Jako sobie weźmiemy na kolejną misję. Jak zawsze zresztą. Ale dobrze wiedzieć, że mamy coś nowego, coś łatwego. O, witam. Co u was? Zaczynamy ich męczyć. Jak najbardziej. I tam są kolejni. Dobra, zostawimy sobie ustawię wieżyczkę. To będzie po nim. Dobrze inżynierze bojowy, ale nie dość dobrze. Dobra. Niech to się pobawi załoga z jedyneczki. Tu nic nie ma. Szkoda, to niekorzystne. Nie powiem, ale tutaj no korzystanie z tej pompki to czasami jest jakbym strzelał do mrówki z armaty. Znaczy, nie, żeby to mi przeszkadzało. Im może tak, ale mi nie. To się robi. Jacob, this should be back online now. Oj, się robi. Postoszenie podziałało, czy nic? Może i działa, ale... ta szansa jest taka, że spudłowałem. Dobra, zastój. I bicz. Proszę bardzo. Jeszcze tylko 5, to będzie szybka robota oczywiście. Nie powiem, trochę się obawiałem, że to zajmie mi długo i dużo, a tutaj jednak no to wygląda dość korzystnie, tak? Umówmy się. Przeciąż. A tego tutaj sobie szaczą zdejmę. Kolejny padł. Dla ciebie, zastój. Kto tam kolego? Na pytanie się odpowiada. Dla ciebie nic nie mam z mocy, szkoda. Ale mam strzał z pompki. Nie powiem, a to naprawdę uwielbiam grać tą klasą. Jedna z najlepszych według mnie, tak? Oczywiście mogę trochę się podniosać jak fanboy czy coś. A na każdy ma prawo do własnej opinii, tak? A pamiętajmy, że opinia jest jak dupka i każdy ma swoją. Leżysz? Na początek może? Jeszcze wyżej musimy chyba? Jeszcze jak? Dobra, to trzeba wsunąć. O, to jazda. Teraz będzie i dwójka. No, już prawie jest włączone, dobra.
Aj, tu nie ma przejścia. Prawie spadliśmy. Ale chyba udało się to na czas aktywować. Świetnie. Okay. One of us has to make these repairs. Nieświetnie. Liara. Liara, I need you to fix this. You got it. Ready, Kate? Just you and me. Bring it on. Damy radę, chyba. Bierz medkit jeszcze. Oj, i to mi się podoba. Witam i żegnam zarazem. Proszę wesołe towarzystwo. Jak ścierwość cieleśnie gęsto. How are the repairs coming? It's proving difficult. I need more time. Jakie weź zwierzyczki, jak nie muszę, nie ma opcji. Teraz z tego przytrzepujemy, że odbijem się, podejrzewam, orężata z komunii. Albo pierwszy szaszłyk z ogniska lub grilla. Kto woli. Daj się ich trochę więcej. To tak mało, nie bądź się chytrzy. No, świetnie. Ach, lol, swoje miejsce. No dobra, no to za 3, 2, 1. Nie ma za co. Copy that. Let's get these people out of here. Jest to nowa scenka. To już koniec zobaczka tej misji chyba, więc... Powinno pójść fajnie. Guns are already picking Cerberus ships out of the sky. Where are we at? On track. First shuttle is already loaded with everyone under 16. Commander, when should we leave? What's our best chance for survival? Jacob, what do you think? Are we ready? Almost. We could go now. There's no do-overs here. Agreed. We get one shot. And we don't want to leave anything behind that could strengthen the elusive man's cause. Your call. All right. Let's get these shuttles in the air. Umówmy się, czego mam, czy jeszcze go tyś nie zdobędziemy. Have the guns punch a hole in the perimeter, then launch shuttle one. Może sobie się mnie dobre działka. Here, head to the shuttle bay and... Suicide fighter took out one of the guns. Cerberus troops are... Get those people out of here! No, chyba nie ma wyjścia. Trzeba strzelać. Dobra, to mamy dwóch manciołów. Może tak to zrobimy. To jest ładna kombinacja trzech mocy. Myślę, że siadło dobrze. Tutaj jeszcze gdybyśmy nie stawiali tego przepisu na toksynę, w sensie lekarstwa, to teraz mamy ostatnią szansę. Później już się to nie uda. Niestety. Lecimy stąd. Ranki już nie zmodyfikujemy. Trochę szkoda, ale w sumie plus jeden do realizmu, tak. Umówmy się. Rio wybuch. I nowa może. No. Musicie przydać co jak chce, ale nasi mają rozmach. Jake, bring up the main door. Got it, Shepard. Will do. Here we go. Okay, let's get these people out of here. No, trochę się postrzelamy, widzę. Osobliwość kryowybuch. I ode mnie coś jeszcze może być? Chyba niezbyt. Przeciążenie.
i osobliwość. I w tym układzie jeszcze nowa na blisko. Wraz z okształceniem. Już mówię, chcę zdobyć to osiągnięcie za 50 kombinacji. Jestem naprawdę blisko, także troszkę sobie tutaj eksperymentuję, tak, ale myślę, że przy moim poziomie siły, jeżeli chodzi o moją postać, to mogę sobie na to w zupełności pozwolić. Ślicznie. Co, przebiliśmy się? A tam jeszcze jakieś parchy są. Myślę, że z tego miejsca nie zrobimy. Szkoda. Oj, upierdliwości wy moje. Dobra, ten dostał zbicza. Chociaż tyle. Często to musimy przetrwać ze sobą ilość czasu. Nie wiem, kim będzie. Spoko, porobimy. No w końcu 50. To mi się podoba. Już myślałem, że się tego jednego nie doczekam, tak? To się oczywiście musiało się powtórzyć, ale to... Już, oj tam, oj tam. Ważne, że jest zrobione. Pójść se palkę. Ciekawe, czy zapiliśmy. Pomijam, że już był martwy, ale... Trochę ciekawości. O, świetnie, Atlas jeszcze. Dobra, cover. Snajpa to by była najlepsza. Trochę mocno i fajnie kopać. Odkształcenie. Dwa, trzy. Reload. Ten smok ci nie pomaga, typie. Trzy. Odkształcenie. Pala. No i podobione. A dawaj, dawaj, Jacob. Dawaj, dawaj. No i to mi się podoba. Yeah, feels good. I was afraid we wouldn't get anyone out alive, but because of you, we got almost everyone. Thank you. Dr. Cole, I have a request, one you can't afford to turn down. I need your help against the Reapers. Without a doubt, I'm at your service, and I'm sure you can count on the others as well. You too, Jacob. I need you. Of course. But I wouldn't mind staying with these folks. Keep them safe, then. The Alliance needs that crucible. You got it. All right. Report to Admiral Hackett for your assignment. You know, Commander, I've never met anyone like you. Just feel better knowing you're on our side. Thanks. Shepard, when this mess is over, drinks are on me. Be safe out there. Hackett here. I'm sending you a large team of scientists. I have the dossier. They're all Cerberus defectors. Keep them safe.
Will do, and I'll put them straight to work on the Crucible. Jacob Taylor is with them, and is already working to find a place for the families. He'll be a valuable asset as well. Snagging Dr. Cole from the Elusive Man is a coup. Having her on our side could be a huge win for us. The sooner we can get the Crucible finished, the better I'll feel. I'm with you. Shepard out. Słuchajcie, chyba wszystko w tym odcinku, nie? Kasynki nie widzę, niczego nie ma, tak, to by było na tyle. Jak widzicie, kolejna misja poboczna, kolejny członek Normandii z Mass Effecta 2 na pokładzie. Także tym optymistycznym akcentem myślę sobie zakończymy ten odcinek, a w odcinku kolejnym ruszymy na Cytadelę i sprawdzimy uprzednio zasoby wojenne. Karol dla Was, dzięki bardzo za uwagę. Zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania i klikania do opisu odcinka. Tam macie link na mój kanał, Disco, Twitch. Trzymajcie się, pa, pa.